10 prawdziwych aktorów w grach. Ostatnio CD Projekt Red szokowało przedstawiając w swojej grze Reevesa, który zresztą gościł na gali. Nie jest to pierwszy taki wyczyn, gdyż aktorzy już się pojawili w grach. A oto kilka przykładów. Red Alert 3. Gra RTS wyprodukowana przez Electronic Arts i wydana 31 października 2008 roku w Polsce. Wydawałoby się, że alianci po nieudanym ataku Związku Radzieckiego na USA już zdobyli Moskwę, jednak na ich drodze stanęło to samo, co przed laty w 1946 roku i zmieniło bieg historii na korzyść wolności w Niemczech. W wehikuł czasu. Sowieci skonstruowali swoją machinę, czym zamierzali zniszczyć potęgę aliantów, konkretnie zabijając Alberta Einsteina. W grze bezpośrednio nie da się zagrać aktorami, ale cała Plejada Gwiazd odgrywa scenki, które zostały sfilmowane. Osoby, jakie można zobaczyć w Red Alert 3 to Peter Stormore, J.K. Simmons, Tim Curry, Jonathan Price czy nawet David Hasselhoff. GTA San Andreas, komputerowa gra akcji stworzona przez firmę Rockstar North oraz wydana przez Rockstar Games. Jest to trzecia część serii Grand Theft Auto wykorzystujący grafikę 3D, a licząc również poprzednie dwumierowe części siódma. 26 października 2004 roku w Stanach Zjednoczonych i 29 października 2004 roku w Europie i Australii wydano ją na konsolę PlayStation 2. Wydarzenia w grze dzieją się w 1992 roku. Wiele misji, w których gracz bierze udział jest od Zwierciedleniem różnych wydarzeń z początku lat 90., mających miejsce w Kalifornii. Gracz wciela się w postać afroamerykanina Carla Johnsona, który po pięciu latach spędzonych w Liberty City wraca do Los Santos. Jednym z podstawowych czarnych charakterów w grze jest Frank Tempeny, skorumpowany policjant, któremu głosu użyczył Samuel L. Jackson. I to właśnie na nim była wzorowana ta postać. Niestety technologia wtedy nie pozwoliła na zbyt dużo, ale i tak wyszło chyba okej. Okay. Metal Gear Solid The Phantom Pain, komputerowa gra z gatunku skradanek wyprodukowana przez japońskie studio Konami. Głównym bohaterem Metal Gear Solid The Phantom Pain jest Panishe Snake, który obudził się po 9 latach śpiączki spowodowanej ranami. Wkrótce szpital, w którym przebywa Snake, zostaje zaatakowany przez uzbrojonych napastników i decyduje się on na ucieczkę. Snake następnie zostaje przywódcą armii Diamond Dogs. I zaczyna śledzić organizację terrorystyczną, odpowiedzialną za jego problemy i śmierć towarzyszy. Akcja gry rozgrywa się m.in. w Afganistanie i Afryce. To właśnie w rolę głównego bohatera wcielił się Kiefer Sutherland, znany m.in. z kultowej roli w serialu 24 godziny. GTA 5. Uwaga, będzie kombo związane z GTA 5. Komputerowa gra akcji należąca do serii Grand Theft Auto została wydana na konsole PlayStation 3 i Xbox 360 17 września 2013 roku przez przedsiębiorstwo Rockstar Games. Akcja gry została umiejscowiona w fikcyjnym mieście Los Santos oraz w terenach pozamiejskich w wystanie San Andreas. Grand Theft Auto 5 cieszy się wysoką popularnością na świecie. Wśród graczy wszystkich platform z rekordową sprzedażą na konsole siódmej generacji w grze jest trzech głównych bohaterów. Pierwszy z nich to Franklin, Młodsze z trójki protagonistów mieszka w południowej części Los Santos, pracując dla ormiańskiego dilera luksusowych aut. W rolę Franklina Clintona wcielił się Sean Fonteno. GTA 5 ponownie, drugi z bohaterów, mój ulubiony zresztą, Trevor. Kanadyjczyk nienawidzi, jak ktoś rozpoznaje jego akcent. Był także pilotem wojskowym, jednak podczas testu psychologicznego wyszło na jaw, że Trevor jest. Niezrównoważony psychicznie, delikatnie mówiąc i został wydalony z wojska. Trevor to typ psychopaty, który nie liczy się z nikim, jest uzależniony od narkotyków oraz mieszka w przyczepie na pustyni i jest kanibalem. W rolę Trevora wcielił się genialny Steven Ock, którego można również zobaczyć w serialach The Walking Dead, Better Call Saul związanego z Breaking Bad. No i na YouTubie jest aktorska wersja geta, w której oczywiście Steven Ock zagrał Trevora. GTA 5 już po raz ostatni, przynajmniej na razie. Ostatni z protagonistów Michael. Chcąc się ustatkować Michael skorzystał z programu ochrony świadków FBI, upozorował swoją śmierć przed resztą współpracowników podczas napadu w 2004 roku, zmienił swoje nazwisko oraz zamieszkał w luksusowej willi w Rockford Hills. Ma trudną sytuację rodzinną, nienawidzi swojej żony, która wydaje lekką ręką zarobione przez niego pieniądze, a także zdradza go ze swoim opłaconym instruktorem tenisa ziemnego. Nie rozumie też Twoich dzieci. Bardzo rozbudowana postać i niezwykle ciekawa, a zagrabiał Ned Luke. I postać jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowana. Na przykład Ned Luke nie słyszy na prawe ucho, więc Michael rozmawia przez telefon w grze, zawsze przez lewe ucho. Ogólnie twórcy GTA 5 postarali się odwzorować różne postaci. Zobaczcie zresztą sami. Call of Duty Unwanted Warfare, gra komputerowa z gatunku First Person Shooter, stworzona z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 i Xbox One. Jest to 11. odsłona serii gry, a także pierwsza odsłona, której głównym producentem zostało studio Hammer Games. To trzecie studio po Infinity Ward i Treyarch sprawiło, iż seria popularnych strzelanin przeszła na trzyletni okres produkcyjny. Grę wideo 4 listopada 2004 roku. Akcja gry rozgrywa się w 2052 roku. Fabuła opowiada o losach korporacji Atlas, których głównym zadaniem jest odzyskanie swoich sił po globalnym ataku na wojsko i infrastrukturę. Dowodzi nimi Jonathan Irons, którego zagrał sam Kevin Spacey. Far Cry 是。 Gra akcji, która została wyprodukowana przez studio Ubisoft Montreal i trafiła do sprzedaży 29 listopada 2012 roku. Gra ukazała się w edycji na komputery osobiste oraz konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. Choć plotki donosiły, że akcja kolejnej części Far Cry będzie się rozgrywać w Afryce, twórcy zdecydowali się na powrót do dżungli, podobnie jak w pierwszej części gry Far Cry. Gracz wciela się w Jasona Brodiego, który wraz z przyjaciółmi i dwójką braci spędza wakacje na na tropikalnych wyspach. Wszyscy zostają porwani przez lokalnych piratów pod wodzą Vasa. Gracz unika egzekucji, po czym ucieka i zmuszony stawić czoła piratom, stara się ocalić swoich kompanów. Czarnym charakterem w grze jest Was, jeden z najlepszych czarnych charakterów w historii gier. Bardzo charakterystyczne zachowanie i wygląd, a zagrał go Michael Mando. Można było go zobaczyć w filmach Elysium, Better Call Saul czy też Spider-Man Homecoming. Beyond Two Souls, komputerowa gra przygodowa z elementami zręcznościowymi, określana mianem interaktywnego dramatu, stworzona przez francuskiego dewelopera i wydana przez Sony. Gra została wydana w październiku 2013 roku na konsolę PlayStation 3. Gra spotkała się z mieszanym odbiorem po premierze, sprzedaż osiągnęła ponad milion egzemplarzy na całym świecie do końca 2013 roku. W grze jedną z postaci zagrał Willem Dafoe, aktor niezwykle znany i wszechstronny. GTA V. Ponownie powrót do uniwersum GTA z tego względu, że w grze pojawia się nie tylko aktor grający postać, ale pojawia się prawdziwa postać grana przez właśnie tę osobę, ażeby było ciekawie, gra on samego siebie. Oczywiście był już taki zabieg z filmem Collinsem, ale był on postacią mocno poboczną, a w GTA V postać, o której mowa pojawia się dość często. Mam oczywiście na myśli Lazlowa Jonesa. Jest to amerykański gospodarz radiowy programów typu talk show. Laszlof był gospodarzem Technofil, programu radiowego nadawanego przez około 100 różnych stacji radiowych w Ameryce. Został również zatrudniony jako dyrektor muzyczny w grach komputerowych z serii Grand Theft Auto. To, gdzie prowadził wirtualne stacje radiowe, a w GTA 5 pojawił się w grze on sam i został zagrany przez samego siebie. Nieźle, prawda? Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, ponieważ Wasze komentarze bardzo mi pomagają. Ponadto zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, że. Zajrzyjcie na kanał Invigilator, gdzie ruszył serial Invigilator 2030, którego akcja osadzona jest w realiach postapokaliptycznego świata zawodniętego zombie, a tak naprawdę jest to satyra na polską politykę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również regularnie staram się dodawać filmy, tak mniej więcej dwa razy w tygodniu wchodzi nowy film, czasami są to filmy często historyczne, czasami polityczne, a czasami poświęcone różnym zjawiskom. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.